Recording. Także umiłowani moi, jesteśmy w fajnym miejscu z moją małżowinką. To jest miejsce szlaku. Takie szlakowe, w Batorówku. Za Batorowem, bardzo blisko Studziennej. W ten deseń, jakbyśmy poszli, to jakieś, tak byśmy na rzut kamieniem w linii prostej. Tu mam jakieś 40, może pół godziny do domu. Tutaj taka, widzicie, droga. Kiedyś ona prowadziła do wioski. Nie smerfów, ale wioski takich małych budynków, które były specjalnie zrobione na czas filmu, jaki tu był kręcony. A był tu kręcony film pod tytułem Przyjaciel Wesołego Diabła. To jest główna aktorka tam. Tak, na pewno. To jest główny aktor. Także tak to wygląda. Tu jest takie miejsce, można zostawić auto, wsiąść na rower, czy tudzież zimą na biegówki. Tu są trasy biegowe. Bardzo fajne miejsce. Fajne miejsce na ognisko, też na organizację jakichś kuligów, tego typu spraw. Często sobie tutaj ludzie organizują. Teraz jesteśmy dość późno wieczorem. Jeszcze jest jasno, bo taka pora jeszcze. I tak to wygląda. To nasze dwie maszyny. Jeszcze przejdę. O, tak. To jest Elwiry. O, ten i Elwira. Macha Elżuniu. No i mój ten nowy sprzęcik taki. Kaszalocik. Także jedziemy, kochani moi. Śmigam w stronę domu. Noga w górę. Pokażę ci, Ela, jak. Jedź za mną, będziemy nawracać. No nie, no Ela, no kurde. Także umiłowani moi, mały stresik dla mojej małżonki, bo nie umie wyjechać, no. Kobita. Znaczy umie, tylko że uważa, że nie umie. No po prostu ona wie lepiej i koniec, tak? Większość zresztą kobiet wiedzą lepiej. Jakby to był obcy mężczyzna i powiedział, że dałaby, dasz radę, to i wyjechałaby. Ale że ja to mówię, to nie, na pewno nie da rady. I zawsze musi być taki niepotrzebny stres dla mnie i dla niej. No, ja wiem, jakby to był ten, no. Ten łysy, jak on się nazywa? Borys Budka! Miałem dwuznaczny sen z Borysem Budką w roli głównej i moją małżonką, także od tej pory nie ufam temu człowiekowi. Wiesz, takie rzeczy mi się czasami śnią durne. No. A ty jakieś, nie wiem. No, z kim ci się śniłem? No pewnie się nie śniłeś. No akurat nie, ale ty mi się z Borysem Budką śniłaś, nie wiem czemu. No nie wiem, oglądasz telewizji. Za dużo mi TVN24 puszczasz. Dobra. Nie ma co przesadzać. Uważaj, jak tu wycinają. Wszystko w obrębie Parku Narodowego. O, ile gałązek. Potem to pogrodzą i tam posadzą coś. A ta zwierzyna, żeby po lesie nie może chodzić, bo ma wszędzie pogrodzone. To gdzie idzie? Idzie na Chocieszów. I potem nasza pani sołtys mówi, celebrytki przyszły. Także więcej celebrytków, tych sarenków po wsiach chodzi niż po lesie. Także, bo nie mają gdzie te sarenki bidne. To się nie dziwi w tym zwierzętom. No, nie dziwię chodzić. Się zwierzętom, że po prostu są wyganiane przez tych pilarzy. Jest niesamowicie. To już nie jest tam, jak kiedyś tam był jeden pan z koniem i wycinał. Tylko teraz to są normalnie w tych lasach, to są żniwa. Ryją tą drogę. Ryją te drogi, także szok. Na Facebooku zwróciłem raz uwagę, że drogi rozryte i to wszystko, to mi tam powiedzieli, że się nie znam, tak wygląda gospodarka leśna. Jak czyli gospodarka, tak wygląda? Tak, rozryć drogę tak, że nie idzie przejść, już nie wspomnę o wyjeździe, bo nawet ciężkim sprzętem,
nasz strumyk cicha, który był, jak to się nazywa, naturalnie, jak to się uformowany, ukształtowany, został zniszczony przez koła ciężkich tych aut, herwasterów, czy jak one się tam nazywają. I to jest dobre. A ty wjedziesz motocyklem do lasu, gdzieś tam zaraz cię leśniczy goni i straszy cię karą 5000 złotych. Nieprzyjemnościami. Hipokryzja, obłuda, nic więcej. Ja nie mówię, że ja tam jeżdżę po lesie motocyklem. Kiedyś za młodego jeździło się tu i ówdzie. No teraz jestem za stary, żeby ganiać się ze strażą leśną. Żadnej przyjemności bym w tym nie widział. Dzień dobry. Dzień dobry powiedziałeś? Tak. Ukłoniłem się. Pan też mi się ukłonił. No dobrze go trzyma. 59 na godzinę. Komprecha trzyma. Cały czas mogę jechać bez hamowania. No, nawet spada prędkość. Wreszcie się nauczyłem tutaj wrzucać luz. W czasie jazdy. I to da się? Da się. No jakoś ta skrzynia biegów się dotarła. Rzeczywiście na początku było ciężko, ale teraz... Nie, hamuję silnikiem bardzo ładnie. Ja teraz cały czas jadę na szóstym biegu. Nie muszę hamować, a to były to najgorsze zakręty, które zawsze jak się rozpędziłeś, to nie miałeś szans. Średnia prędkość mi zmalała do 51, a miałem 53. Auto. Motor, uważaj. O, skręcał to. Uważaj, auto. Dwa auta. Ten nie wie, czy jechać, czy nie. A my teraz... Nie, coś tam wysiadał. Tak, tak, ja wiem. Mi obsypały teraz takie drobne muszki. Boże, czy w ogóle co tu pojechało? No coś uważaj, bo to... Ale tutaj ruch się zrobił. Wiesz, do jazdy z tobą to rzeczywiście to jest dobry sprzęcik. Ale gdzieś dalej... No gdzieś dalej, no to już niestety za mały sprzęcik. Nie, dasz radę, nie? Dużo nie pali. Zbiornik mógł być większy, kurwa, żeby miał te 15-16 litrów. No trudno, no jest taki. On przejdzie dzisiaj przez tą drogę? Czy będzie zastanawiał? Czy przejść, czy nie przejść? I obrażony, że jak się cofnął, widziałeś, jak się patrzy na mnie i wkurwiony był? Stoi tam teraz. Stoi. No jak on się cofa, widziałeś go? Tak nie zachętnie. La 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 la. No to ostatnie podrygi w tym roku już. Z 5-6 wyjazdów i... Teraz mam pilota zamienionego, to pasz pstryk pstryk i... Jedź pierwsza. Także umiłowani moi, tym właśnie pozytywnym akcentem kończę tego vloga.
Dojechaliśmy do chatki. Tu widoczek na kurki, kaczki, wąski. I innego. O, i nutrię tam jest też. A my się żegnamy. Do zobaczenia. Elżuniu, powiedz ładnie pa. Do zobaczenia. Pa.